Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 3 Hodlum Havoc na Game Boy Advance. Tak, musiałem użyć PSP, bo inaczej bym już tak trafił, więc rozpocznijmy sobie od nowa. Podgłościć sobie zapomniałem. Więc tak właśnie wygląda Rayman 3 na Game Boy Advance. I będę od razu, mówię wam, że tłumaczył tą grę. Nie na nagraniu, tylko po prostu będę wam mówił. Rayman 3. Rozpocznijmy sobie. English. Ogólnie Hoodlum's Revenge później będzie nagrywany z Wii. Bo z jakiegoś powodu na PSP nie da się tego otworzyć. No i start. Globox, no wiesz, połukanie tego mrocznego luma nie było zbyt mądre. Wiem, że chciałeś uratować skórę Tinsinów, ale to poszło za daleko. Nie zrobiłem tego celowo, Rayman. Tak, to właśnie mnie martwi. Teraz my musimy iść i znaleźć kogoś, kto cię wyleczy. I zgadnij, kto musi iść z tobą. Twój drogi... Globox? Globox! Teraz gdzie poszedł? Odkąd zjadł mrocznego luma, zachowuje się... Nie może stać spokojnie. Coś jest z nim nie tak. Muszę go znaleźć, zanim pójdzie i zrobi coś głupiego. Musimy znaleźć tego idiotę Globoxa. Słyszałem, że połknął mrocznego luma i dał Raymanowi zadanie. Teraz albo nigdy, chłopcy. Szefie, ale co mamy zrobić z Globoxem, kiedy go znajdziemy? Nie Globox, idioto. Mroczny lum. Dzięki ich mocy będę w stanie zniszczyć Raymana. Zajmę się nim. I po tym nikt nie będzie mógł mnie powstrzymać. Naprawdę sądzisz, że możesz pokonać Raymana tym razem, szefie? Pokonać? Zniszczę go. Rozwalę go. Umyję nim podłogę. Tak, to była moja interpretacja Brzydwobrodego. Wiem, że mam nigdy jej więcej nie robić, ale dobra. I zaczynamy. Boże, teraz tak pięknie, ładnie chodzi. Oprowałem już to, ludzie, OBS-em, emulatorem nagrać. Nagrałem to 20 minut, spojrzałem na nagranie. Wideo było co najmniej okropne. Więc postanowiłem, że nagram to z PSP, gdzie bym miał 360 FPS-ów, bez żadnych lagów. Kurde, chciałem ominąć Marfiego. Cześć, Rayman. Co tutaj robisz? Cześć, Murphy. Szukam Globoxa. Widziałeś go? Tak, widziałem Globoxa. Przytył? Czyż nie? Tak, ponieważ połknął luma. Nie gadaj. Co za dziwna rzecz do robienia. Poszedł tą drogą. Ale bądź ostrożny i nie zapomnij złapać żółtych lumów i niszczyć klatki, by podniosły twoją energię. Ponieważ będziesz jej potrzebował. Okej, dzięki za radę. Jeżeli będziesz potrzebował jakiejś pomocy, podejdź do magicznych kamieni. Podam ci rękę, zobaczysz. Cześć, Murphy. A ten się z nami nie pożegnał. W każdym razie teraz jestem znacznie w lepszym humorze, dzięki temu, że mam stałe 60 FPS-ów, żadnych lagów. Niestety wy tego nie będziecie mogli doświadczyć, ale przyjdzie na to pora. Uwierzcie. Przyjdzie na to pora, że będą filmiki w 60 FPS-ach. Może i nawet w 1080p. Kiedyś się trzeba będzie nad tym postarać też. Ale to już wiecie, to nie zależy zbytnio ode mnie. Because of my internet. Bardziej ma mój internet wiele do powiedzenia, bardziej niż ja. Więc no.
I praktycznie gra jest strasznie podobna do Raymana 1, po której taka ciekawostka będzie z niej newborn, czyli po Raymanie 3 na Game Boy Advance, czyli co teraz widzicie, będzie Rayman 1 newborn, więc ci, co czekali na newborn z Raymana 1, to gratuluję, doczekaliście się, że tak powiem. Nie wiem, czy tą grę trzeba 100%ować, żeby przejść tak jak Raymana 1, lub czy jest jakaś różnica między, wiecie, zakończeniem, nie wiem, 100%owym, a zakończeniem, że tak powiem, normalnym. Tydzień mi chyba starczy na przejście tej gry, więc prawdopodobnie będę no-life'ił na Wii w tą grę i jak ją przejdę, to wtedy stwierdzę, czy robimy 100%, czy nie robimy. W takim razie trzeba będzie backtrackować i nie będzie to fajne. A, i tak BTW to robię, to live play, więc no. Tu jest fioletowy lum. Fioletowego luma jeszcze nie możemy złapać. Because reasons. Co z tego, że w Raymanie 2 dostaliśmy z powrotem moc łapania się ich, ale dobra. A propos Raymana 2. Ta gra wzbudzała wiele kontrowersji wśród fanów. Nie samą sobą, a tym, kiedy ona tak naprawdę się. Gdzie ona ma tak naprawdę miejsce. I powiem wam tak. Ta gra to jest sequel do Raymana 2, a prequel do Raymana 3. Czyli ta gra dzieje się po Raymanie 2, ale zarazem przed Raymanem 3 na peceta i konsolę. To jest taka mała ciekawostka. Jak mówiłem w normalnym Raymanie trójce, że zrobiłem gafę i naprawdę trzeba było zrobić to z wersji na Game Boy Advance wpierw. Miałem rację. I ogólnie ta gra jest piękna. Nie wierzę, jak tutaj się udało zrobić takie ładne sprite. No, na przykład patrzcie na Lima. Okej, to nie było aż takie ładne sprite, ale no jakie ładne sprite ma. Cześć Lee. Cześć Rayman. Co tam? Ciężej niż myślałem. Potrzebujesz obu dłoni, by użyć ich. Naciśnij przycisk P, by rzucić swoją pierwszą dłonią. A potem wciśnij drugi raz, by rzucić swoją drugą dłonią. Tak, to była moja interpretacja tego zarobistego głosu Lee. Przepraszam. Myk. Teraz nic nie robię. Ręce z PSP. To jest cutscenka, tak jakby. Ale te cutscenki do tego, że wiem, te prawdziwe. Już wolę, żeby tak wyglądały. No jesteśmy tak jakby w hali drzwi z Raymana 2, tylko że trochę lepsze, bo tutaj mamy wolność chodzenia sobie. Rayman, jeżeli chcesz zmienić świat, podejdź do magicznych kurtyn i wciśnij przycisk A. No i dobra. Idziemy do następnej kurtyny. W ogóle co tutaj jest? Nothing. Nic. Dobra. Więc Shining Glade. Prawdopodobnie te poziomy nie pojawiły się w Raymanie trójce i dlatego też mniej więcej robię ten port. Ale na serio ludzie, ta gra jest piękna. Gdyby na jej silniku graficznym, co mam zrobić, remake Raymana dwójki, bo Rayman Advance miał bardzo ładny soundtrack według mnie. Soundtrack. Bardzo ładną oprawę graficzną. Gdyby zrobić na niej remake Raymana 2 z Game Boya Color, to szczerze, nawet by to ładnie wyglądało. Bardzo ładnie bym powiedział. Ale tak, zapomniałem o czymś powiedzieć, że Rayman strasznie się zmienił przez te lata. W Raymanie jedynce ten jego czerwony coś to było właściwie chusta. W Raymanie dwójce nadal była chusta. A w Raymanie trójce to już się zmieni w kaptur, więc. No nie, się przyznam, jest progres. Ubisoft, gratki. Nie robicie takich błędów jak Sega. Znaczy, robicie, bo. Znaczy, gorsze błędy robicie. Znaczy. Nie no, właściwie. Jakby się tak nad tym zastanowić, to Ubisoft bardzo przypomina Sega. Zauważcie. No i jeszcze nie dostaliśmy Sonic Adventure 3. Sonic Heroes 2, Shadow the Hedgehog 2. Nie wiem. Na coś, co wszyscy fani czekają właściwie.
A co robi Ubisoft? Dokładnie to samo, nie wydaje Raymana czwórki. Kurde. Na serio, niektóre firmy tak wiele mają ze sobą wspólnego. A ogólnie są spekulacje, że Crash powraca. Za niedługo. Tak tylko nadmienię. Na PS3. PS4 właśnie. Wolałbym też, żeby było na PS4, bo przynajmniej więcej... Do większości ludzi by to powróciło. Tak samo jak Rayman 4, gdyby wychodził, to fajnie by było, gdyby też wychodził na te starsze platformy. Czemu? Ponieważ by miał wtedy szersze grono, bo zauważmy, że nie wszyscy mają PS4. Nie wszyscy mają PS4. I to jest... niestety smutne. I szczerze... chciałbym właśnie, żeby było na PS3, bo... no, dzięki temu miałbym nagrać, co? Bo PC nie sądzę, żeby mi to udźwignął już. Jeżeli by też wyszedł port na Vita... serio. To by było bardzo fajnie, miałbym w co no life'ić. No i byłoby bardzo fajnie. Gdyby jeszcze była ta stara obsada z Raymana trójki, gdyby miała być robiona polonizacja, to byłoby zarąbiście, bo tyle by gagów było. Znaczy... nie gagów, tylko... tyle by tam było śmiechu, że ja pierdzielę, ludzie. Gdyby jeszcze gra była wspaniała, to było... byłaby to byłoby Game of the Year, według mnie. Game of the... nie wiem, Universe. Ja bym tę grę kochał. Basem. A, i ogólnie, taka mała ciekawostka, że planuję robić, nie wiem, jak już się skończy Minecraft, to planuję na zmianę z tym następnym lepszym, chyba z Metasagiem, robić na przemian z inną grą, którą jest Slime Rancher. Prawdopodobnie, możliwe, że znaleźliście tę grę, prawdopodobnie od Verteza. Ja ją również poznałem od Verteza i bardzo mi się spodobała. Co lepsze, ta gra jeszcze nie obsługuje żadnych takich tłumaczeń i tak jakby zgłosiłem się na ochotnika do robienia oficjalnego polskiego tłumaczenia tej gry, więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będziecie mogli ode mnie zobaczyć tłumaczenie tej gry. No i przy okazji taki mini let's play byśmy sobie zrobili. Bo tej gry nie da się skończyć, ale no chciałem ją bardzo powspierać i, że tak powiem, nie rozreklamować bardziej. Żeby było fajnie, bo ta gra zasługuje na uwagę. Już się bardzo dobrze rozwija. No nareszcie. Wreszcie się złapałem tego. Za pierwszym razem, kiedy nagrywałem na emulatorze, to nie udało mi się. Znaczy, nadal nagrywam na emulatorze, ale dobra. No serio, kurde. No, i uwierzcie mi lub nie, ale na czas tego let's playa, to ja jeszcze nie skończyłem pierwszego świata. 13 minut, ja jeszcze nie skończyłem pierwszego świata. A teraz proszę. Dobra, jak się teraz iść? Tutaj mamy most, więc sobie przejdziemy po moście. W ogóle te kurtyny są fajne. Nie wiem, czy mam w ogóle też jakiś... nie wiem, czy ten emulator, z którego ja korzystam, ma jakiś widescreen hack, czy coś w tym stylu. Ale no, strasznie mi to ładnie wygląda. O kurde. Więc teraz bagna Begoniaksy. Cieszę się, że cię widzę, Lee. Zastanawiam się, gdzie znaleźć Globoxa. Myślisz, że mógł pójść do bagien Begoniaksy? Mroczne lumy kochają bagna, gdzie jest ciepło i wilgotno. Sądzę, że tam go znajdziesz. A, teraz Toli mówiła. Dobra, daruję sobie ten dubbing. Po prostu będę tłumaczył i tyle. Jeżeli chcesz, sam poprowadzi cię. Po prostu podążaj za mną. Nie...
Nie spuszczaj mnie ze swojego wzroku. Tak. I jeżeli ktoś tutaj zna grę... O kurde. What the fuck? Jakieś błędy w emulacji, ale dobra. Nie no, śmiesznie. Jeżeli ktoś zna grę Undertale, to może wam to przypominać jedną muzykę z tego. Dobra, ja nie będę tutaj nic robił, tylko skakał. Ja na serio, ludzie, przeszedłem? Strasznie mam problemy z tym poziomem. No serio, coś teraz skali. Ała. Dobra, następna prawa. Ja mam strasznie problemy z tym poziomem. Jak go przeszedłem? Po prostu skakałem cały czas. Nie ruszałem się z miejsca, po prostu skakałem. I teraz też to spróbuję, ale... Jezu, co się dzieje z tą mapą? Tak to jest chyba z emulatorami. Takimi niektórymi niedokończonymi. Ale no... Nie wiem właściwie, co mnie teraz bije. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to proszę bardzo, bo... Ja mam omijać te... zasypy z piasku, czy Bóg wie, co to jest. Nie wiem, czy to przez te błędy w emulacji, czy co? No, co mnie uderzyło? Pytam się, co mnie uderzyło? A, to to może być przez ten... przez te błędy. Byłem teraz cały czas na prawej. Może to coś pomoże. Chociaż może na lewej. Tak, chyba na lewej będzie najlepiej. Nie no, serio, co mnie bije? Co mnie bije? What the fuck? Nie, może bym strzelał strzałkę do góry, to coś pomoże. No bomby mnie wybuchają, w ani jeszcze inną bombę nie walłem. Przepraszam, nie uderzyłem. Nie wiem, może jak będę cały czas skakał, to co pomoże. You gotta be kidding me, right? No co mnie... Ale będą rage quity przy tej grze, ja nie mogę. Dobra. Dobrze, że wiecie, tu nie ma... Tu nie ma licznika kontynuacji, czy coś w tym stylu. Będę się starał przejść ten poziom, ale nie sądzę, że... Jeżeli to jest błąd na serię emulacji, to ja widzę zagrożenie dla tego let's playa. Dobra, chyba wymyśliłem jakiś sposób. Po prostu rzucenie się jak wariat w powietrzu. No, nie. Ja nie mogę. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock, że muszę skakać, aby przeskoczyć te coś. Chyba zrobię nawet mashup z tą muzyką z Undertale'a. No strasznie mi ją przypomina. Nie no, zaraz, co mnie bije? Nie, szlak mnie trafi. Szlak mnie trafi. Nie, mogę tutaj jak coś robić z wszystkimi L i R? Anything? Może mnie po prostu boli, jak jestem za dużo, za bardzo na lewo lub prawy, więc nie wiem, coś próbuję tutaj kombinować z ruszaniem się na boki w powietrzu. Ale no cóż. Może ja już widzę, jak ludzie z epilepsją oglądają ten film. Cały czas... Byłem już na końcu! Na końcu byłem! Na końcu! I mnie coś takiego rozwaliło. Nie no, na Wii to przeszedłem za pierwszym razem, a teraz co? Gówno!
Przepraszam. Trochę się uniosłem. Przepraszam najmocniej za moje nie wiem, zachowanie. Powiedzmy. Za moje niepowstrzymanie nerwów. Dobra, jest okej. Okay. Pu, pu, pu. Odpukać. No masz. Przecież nie. Jest. Nie. Nie przeklnę. Nie przeklnę. Nie przeklnę. Nie ma szans. A jeżeli już to w głowie przeklinam i już od... Ja to już praktycznie od jakiejś godziny przeklinam, ale dobra. Czemu? Ponieważ no, problemy z nagrywaniem były, więc no... Musiałem się jakoś wyżyć, no i... No tak sobie tak mówiłem wierszyki różne. Dobra. Sans, teraz nie... O kurde. Uwaga. I'm fucking out. Ale nie Sans! Sans to Undertale był! Kurde! Sam! No! Kurde, pomyliły mi się postacie. Co mnie znowu uderzyło? Nie no, za co ją obrywam? Za życie i miłość do ojczyzny. Nie mam ani jednego, ani drugiego. Just tell me what I'm doing wrong. I'm fucking serious right now. Dobra. Zaraz będzie skupienie lewym hard. Dobra. Teraz co znowu? Nie wiem, spróbuję omijać to zielone gówno. Ja to przejdę, spokojnie. Nie, ja... Everything okay. Ale serio, nie wiem, co mnie bije. Po prostu nie wiem. Nie no, ja nic teraz na ekranie nie widzę, żeby mnie cokolwiek mogło bić, a jednak mnie coś bije. No i powiedzcie mi, kto tu jest głupi. Już chyba rozumiem, dlaczego... A propos, chciałbym, żeby Pomidor też dołączył do nagrywania tego, żeby tak jakby dokończyć ten jego luźny LP, tylko w przypadku moim to jest prawdziwe LP. Więc piszcie do Pomidora, spamujcie mu, żeby nagrał z Pixelem Raymana 3, żeby nie był głupim siusiakiem, bo przerwał ten let's play po dwóch odcinkach. Co mnie kurde znowu uderzyło. No kurde! Spokojnie. Jestem jeszcze spokojny. To jeszcze nie jest stan, w którym ja rage quituję. Everything okay. W najgorszym przypadku zacznę używać swoich state'ów. Dobra. Mój rage zacznie się wtedy, kiedy zacznę przeklinać. Ale spokojnie, ewentualnie to wypikam.
nie, 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 nie. No kurde! Co to jest? Dobra. Nie. Przyjemniaszek Pixel się skończy. You cannot fool me now. Dobra, tylko jedno. Jedno życie mi spadło tylko. Dwa. Save state'ujemy. Znaczy... loadujemy save state'a. Co mnie znowu uderzyło? No normalnie zaraz kogoś rozszarpię, ale co mnie uderzyło? Wiesz co, może teraz pójdziemy na lewo? Dobra. No, nope. Nie ma takiego bicia. Ja muszę z tym jednym. Co najmniej. Kurde, co mnie znowu uderzyło? Co mnie znowu uderzyło? Spokojnie. To jeszcze nie jest stan, w którym ja się wnerwiam. Pomidor z nas. Dobra. Walić to. Z tymi trzema kulkami. Więc teraz po prostu będę skakał, żeby nic mnie nie uderzyło. Dobra. Chyba sobie jaja robicie. Zginę, 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 zginę. Co mnie znowu kurde uderzyło? Co mnie znowu uderzyło? Dzięki! Dzięki, panie! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Je pierdziele! Nigdy w życiu nie cieszyłem się tak bardzo z przejścia jakiegoś poziomu. Nigdy w życiu! Safe, 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 safe.
Nie, nigdy w życiu nie cieszyłem się tak bardzo z przejścia jednego poziomu. To była najszczęśliwsza sekunda w moim życiu. Ja tu jestem tak wzruszony, że zaraz będę płakał chyba. No sorry, łzy napływają mi do oczu. Ja nie mogę. Najtrudniejszy poziom w grze. Mogę to powiedzieć, mogę z goryczą to powiedzieć, że to jest najtrudniejszy poziom w grze. Dobra, ja idę ochłonąć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.